I tak. Zadanie 16. Cena biletu do teatru jest o 64 zł większa od ceny biletu do kina. Za 4 bilety do teatru i 5 biletów do kina łącznie zapłacono 400 zł. No i dobra. Czyli tak. Cena biletu do teatru, czyli teatr równa się. Bo słowo jest, że równa się. 64 zł większe od ceny biletu do kina. Czyli kino plus 64 zł, tak? I teraz za 4 bilety do teatru, czyli 4 bilety do teatru plus 5 biletów do kina zapłacono 400 złotych. Ale co ja wiem? Ja wiem, że mój teatr wynosi tyle, czyli za to te mogę podstawić to. I tak też zrobię. Czyli mam 4 razy k plus 64 plus 5k równa się 400. To razy to, to razy to. 4k plus 256 plus 5k równa się 400. Czyli to plus to jest 9k równa się 400 minus 256. 9k równa się 144. Dzielimy to na 9 i otrzymuję, że k równa się 16. Ale pamiętajmy, co oni w zadaniu chcą od nas. Chcą, byśmy obliczyli bilet do teatru, czyli odpowiedź. Cena biletu do teatru wynosi 16 zł plus 64, czyli 80 zł. Zapraszam Ciebie na kolejne zadanie.